róże świętej Rity. Nabożeństwo 15 czwartków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebna święta Rito, z radosnym i wdzięcznym sercem powierzamy się Twojemu wstawiennictwu, wiedząc, że ma ono wielką moc przed tronem Boga. Ty, która żyłaś w różnych stanach życia, która znasz troski i niepokoje ludzkiego serca, która potrafiłaś kochać i przebaczać, być narzędziem pojednania i pokoju, która szłaś za Panem jako najcenniejszym dobrem, przed którym blednie wszelkie inne dobro, wyjednaj nam dar mądrości serca, która uczy podążać drogą Ewangelii. Spójrz na nasze rodziny i naszą młodzież, na ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem i samotnością, na Twoich czcicieli, którzy z ufnością Tobie się powierzają. Wyproś wszystkim łaskę Pana, męstwo i pociechę ducha, siłę w przeciwnościach i konsekwencje w działaniu, wytrwałość w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy w każdych okolicznościach mogli przed światem dawać świadectwo owocnej miłości i prawdziwego sensu życia. Aż w końcu ukresu ziemskiej wędrówki zostaniemy przyjęci do domu Ojca, gdzie wraz z Tobą wyśpiewywać będziemy Jego chwałę na wieki wieków. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Rozważanie siedmiu boleści Matki Przenajświętszej. Druga boleść. Ucieczka do Egiptu. Jak zraniony w biegu jeleń unosi wraz z sobą tkwiącą mu w piersiach strzałę, tak Maryja Przenajświętsza po proroctwie świętego Symeona wszędzie nosiła z sobą przytomną w jej sercu pamięć okrutnych cierpień, które syna jej czekały. Jeden z tłumaczów Pieśni nad Pieśniami, wykładając te słowa: warkocze głowy Twojej jako szkarłat królewski, powiada, że te włosy szkarłatnego koloru wyrażają Maryi Przenajświętszej bolesne myśli, ciągłym rozpamiętywaniem przyszłej męki jej syna, jakby szkarłatnym kolorem krwi zafarbowane. Serce Twoje, o Maryjo, i myśli Twoje zbroczone krwią męki Chrystusowej, taką Cię bezustannie boleścią napełniały, jakobyś dopiero co widziała wypływającą tę krew przenajświętszą z ran Twojego Bożego Syna. A tak oną strzałą utkwioną w sercu Maryi, którą wszędzie z sobą nosiła, był tenże sam synek najukochańszy, który co dzień, przedstawiając nowe dowody świątobliwości i łask najcudowniejszych, co dzień powiększał boleść, jakiej doznawała, myśląc o okrutnej śmierci, która go jej wkrótce wydrzeć miała. Lecz zastanówmy się szczegółowo nad drugą boleścią Matki Przenajświętszej, nad jej ucieczką do Egiptu, gdzie udać się musiała, chcąc uchronić Boże Dzieciątko od prześladowania okrutnego Heroda. Dowiedziawszy się o przyjściu na świat Mesjasza, Herod począł obawiać się, by Zbawiciel jako król żydowski nie pozbawił go tronu.
Próżna i nierozważna była to obawa, o której w jednym z kazań swoich tak mówi święty Fulgencjusz. Czego się obawiasz, Herodzie? Ten monarcha nowonarodzony nie po to przyszedł na świat, ażeby ziemskich monarchów mieczem wojować i korony ich pozbawiać, lecz aby męką i śmiercią swoją ich i świat cały pod swoje panowanie podbić. Chciał więc Herod dowiedzieć się od mędrców przybyłych ze wschodu dla oddania czci nowonarodzonemu Synowi Bożemu o miejscu jego pobytu, lecz widząc, że wyjawić tego nie chcą, nakazał zamordować w całej okolicy Betlejem wszystkie dzieci nie mające więcej nad 2 lata, aby tym sposobem w tej barbarzyńskiej, a powszechnej rzezi dosięgnąć i Zbawiciela. W ten czas to anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: wstań, a weźmij dziecię i matkę jego, a uciecz do Egiptu. I zdaje się, iż tejże samej nocy święty Józef, ostrzegłszy o tym Przenajświętszą Pannę, wraz z nią biorąc na ręce Pana Jezusa, ruszyli niezwłocznie w drogę, co wnosić można z tych słów Ewangelii, który wstawszy wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu. Tak więc ten, który przyszedł na świat po to jedynie, aby zbawić ludzi, zaledwie się narodził, już przed ich prześladowaniem uchodzić musiał. Wówczas też już spełniać się poczęło dla bolesnej matki to proroctwo Symeona. Oto ten położony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. O jakim smutkiem napełnić musiał serce Maryi ten wyrok wygnania, wydany przez Boga samego. Dla uchronienia świętej rodziny od większego nieszczęścia opuścić musiała Matka Przenajświętsza ojczyznę, krewnych, przyjaciół i znajomych, a udać się w okolicę odległą, w której nikogo nie miała znajomego. Wydalała się z miejsca, gdzie wszelką łatwość miała spełniać obrządki religijne. Odstąpić potrzeba było świątyni Boga prawdziwego, a zamieszkać kraj pogański. Na koniec przychodziło ruszać w długą drogę z małym jeszcze dziecięciem u łona, a przebywać miejsca pustynne, w których często podróżnych rozbójnicy napadali. Łatwo wyobrazić sobie, jak wiele Maryja Przenajświętsza w tej podróży wycierpieć musiała. Utrzymują historycy kościelni, że podróż, którą odbyła, wynosząca około 120 mil, cały miesiąc jej zabrała. Drogi były ciężkie, w wielu miejscach skaliste, prawie przez żadnych dotąd podróżnych nieuczęszczane. Pora podobnie była niesprzyjająca wędrówce ubogich, gdyż działo się to w zimie i w ciągu niej częstej doznawali niepogody, nawałnic, deszczów z wielkimi wiatrami i śniegów zawieją. Przenajświętsza Panna prócz tego była wówczas bardzo młodziutka, nie miała bowiem więcej jak lat 15. A więc nieprzyzwyczajona była do niewygód i niewczasów takiej podróży i nie była dość silna, aby je łatwo znosić. Sług żadnych nie miała, którzy by jej samej w czymkolwiek ulgę przynieśli i w pielęgnowaniu Bożego Dzieciątka dopomagali. Poruszający też i do litości zaprawdę pobudzający był to widok młodej tej niewiasty zmuszonej tym sposobem pomimo wszelkich przeszkód w ucieczce ratować od śmierci nowonarodzone swoje dziecię i uchodzić w nieznane kraje, unosząc je na ręku.
z czego i czym żyli w tej podróży, gdzie i jakie schronienie na spoczynek nocny znaleźć mogli. Takie pytania stawia święty Bonaventura. Niestety pewnie innego posiłku nie mieli jak kawałek chleba suchego, wziętego z domu albo wyżebranego w drodze, a spoczywać musieli po większej części pod gołym niebem, gdy według zdania wszystkich pisarzy, przebywając pustynie zajmujące połowę tej drogi, żadnego miejsca osiedlonego ani najlichszej lepianki napotkać nie mogli. Przebywając zaś noce na wilgotnej ziemi, pod obnażonymi z liści drzewami, ani od zimna i niepogody uchronić się nie mogli, ani od dzikich i niebezpiecznych zwierząt, często w tamtej okolicy napotykanych. Kto by w ten czas spotkał przenajświętszą rodzinę, wziąłby ją niechybnie za ubogich żebraków i najnędzniejszych włóczęgów. Co do miejsca ich pobytu w samym już Egipcie, niezupełnie zgadzają się na jedno pobożni dziejopisowie. Brocard i Jansenius utrzymują, że zamieszkali okolicę nazywaną przez nich Maturea, zaś według świętego Anselma przenajświętsza rodzina przebywała w Heliopolis, zwanym dawniej Memphis, a dziś Kair. Zastanówmy się cośkolwiek nad niedostatkiem i ubóstwem, w jakim zostawali przez cały czas swojego tam pobytu. To jest przez lat 7, jak to utrzymują święty Antonin, święty Tomasz i inni pisarze. Pan Jezus, Przenajświętsza Panna i święty Józef w kraju zamieszkałym byli cudzoziemcami, ubogimi przybyszami, byli nikomu nieznanymi, bez żadnych relacji, bez najmniejszego majątku, ani jakiejkolwiek zapewniającej sposób do życia posady. Zaledwie z pracy rąk swoich wyżywić się mogli. A ten sposób zarobkowania wśród obcego i innego zupełnie wyznania i obyczajów narodu dla najpracowitszych i najzdatniejszych jest trudny. Będąc ubogimi, powiada Bazylii Święty, a przybywszy do obcej i pogańskiej krainy, bez wątpienia nadzwyczajnie wiele pracować i trudzić się musieli, by z głodu nie umrzeć. Niekiedy też tak wielkiego doznawali niedostatku, że jak to jeden ze świątobliwych pisarzy utrzymuje, przydarzało się, iż malutki Pan Jezus prosił o kawałek chleba, a biedna matka nie miała czym, by głód ukochanego dziecięcia zaspokoić. Lecz po śmierci Heroda znowu tenże sam anioł objawił się świętemu Józefowi i nakazał mu powracać do ziemi judzkiej. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań, zabierz dziecko i jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej, bo umarli już ci, którzy czyhali na życie dziecka. Święty Bonaventura, doktor Seraficki, mówiąc o powrocie rodziny Przenajświętszej z Egiptu, robi uwagę, że podróż ta pod pewnym względem bardziej jeszcze trudząca była jak poprzedzająca. Pan Jezus bowiem, mając w ten czas lat 7, już na ręku niesionym być nie mógł, a jeszcze nie był dość silny, aby bez nadzwyczajnego utrudzenia pieszo odbywać tak długą podróż. Widok Jezusa i Maryi wędrujących tym sposobem po tym nędznym świecie uczyć nas powinien, że każdy z nas, jako ubogi wędrowiec, żyć na tym świecie powinien, nie przywiązując serca do jego dóbr znikomych. Prędzej czy później w chwili śmierci opuścić nas mających. Albowiem nie mamy tu, mówi święty Paweł,
miasta trwałego, ale przyszłego szukamy. Dlatego woła święty Augustyn: Człowiecze, gościem i przechodniem jesteś na ziemi. Przypatrzysz się jej na chwilę i odejdziesz. Wędrówka Jezusa i Maryi, którą rozważaliśmy, zachęcać nas także powinna do cierpliwego znoszenia krzyżów i rozmaitych dolegliwości, gdyż bez nich wędrówki swojej po tym padole nędzy i płaczu nikt odbyć nie może. Pewna świątobliwa zakonnica zgromadzenia panien augustianek, rozmyślając nad wędrówką Panny Przenajświętszej do Egiptu i łącząc się z nią w duchu, w końcu posłyszała następujące słowa wychodzące z ust Matki Bożej. A widziałaś, córko moja, po ilu cierpieniach i trudach stanęliśmy u celu naszej podróży. Weź stąd naukę, że bez trudu, pracy i cierpień niczego człowiek osiągnąć nie może. Tylko jeśli każdy trud, pracę i cierpienie chcesz sobie osłodzić, weź do serca Twego Jezusa i Maryję i z nimi odbywaj wędrówkę na tej ziemi. Zabierz dziecko i jego matkę. Każdy trud jest lekki, każda praca łatwa, każda dolegliwość znośna temu, który nosi w sercu Jezusa i Maryję. Kochajmy z całej siły Jezusa i Maryję, a bardziej jak śmierci chronimy się grzechu, bo grzech każdy zmusza Jezusa i Maryję do nowej, a bolesnej dla nich ucieczki serca naszego. Przykład. Pewnego dnia Przenajświętsza Maryja Panna objawiła się świętej kolecie z zakonu świętego ojca Franciszka i okazując jej owinięte w płachtę dzieciątko Jezus w kawałki posieczone, tak do niej przemówiła. Oto jak obchodzą się grzesznicy z synem moim, ponawiając śmierć jego i moje boleści. Córko moja, módl się za nimi, aby się nawrócili. Do tego dodać można inne objawienie, które miała błogosławiona Joanna od Jezusa i Maryi, zakonnica także reguły świętego ojca Franciszka. Pewnego razu, rozpamiętując ucieczkę dzieciątka Jezus do Egiptu, chroniącego się od prześladowania Heroda, usłyszała hałas jakby ludzi uzbrojonych, goniących kogoś. I w tejże chwili ujrzała prześliczne dziecię co sił uciekające i wołające na nią: Moja Joanno, ratuj mnie, ukryj mnie, ja jestem Jezus Nazareński i uchodzę przed grzesznikami chcącymi mnie zamordować i ścigającymi jak Herod. Wybaw mnie od nich. Modlitwa. O Maryjo Przenajświętsza, od czasu jak Jezus, Syn Twój najmilszy, umarł za nas na krzyżu, ileż razy ludzie grzechami swoimi wydalili Go z serc swoich, zmuszając do ucieczki, podobnie jak okrutny Herod, gdy na życie Jego nastawał. Ja nędzny, ileż razy podobnie postąpiłem. Matko miłosierdzia, radże mi wyjednać łaskę tak szczerego za moje grzechy żalu, abym już nigdy do nich nie wracał, a przez pamięć trudów i cierpień, jakich w wędrówce Twojej do Egiptu doznałaś, racz mnie otaczać miłosierną opieką Twoją w wędrówce życia tego, abym kiedyś mógł na tamtym świecie kochać i chwalić Jezusa i Ciebie na wieki wieków. Amen.
Modlitwa do Boga za wstawiennictwem świętej Rity. Dziękuję Ci, Panie, za dobra, którymi raczysz nas obdarzać za sprawą naszych świętych braci, żyjących z Tobą w chwale raju. Panie, mając ufność w Twoje miłosierdzie, proszę Cię przez wstawiennictwo świętej Rity o łaskę naśladowania jej, szczególnie w miłości do Ciebie i do bliźnich, zgody na Twoją wolę oraz pobożnego rozpamiętywania męki Chrystusa, Twojego Syna. W poważnej potrzebie, która ściska mi teraz serce, w ogromnym bólu, jaki mnie dręczy, błagam Cię przez zasługi Chrystusa i przez wstawiennictwo tej drogiej świętej, byś mi dopomógł, pocieszył mnie i wysłuchał. Obejmując krzyż, obiecuję, że zawsze będę Ci wdzięczny za to, czego Ty, nieskończenie dobry, udzielasz mi dla zbawienia mojego i tych, których Ci powierzam. O chwalebna święta Rito, każdego dnia pokazujesz dobrotliwie, że to, co dla ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Siłą Twego wstawiennictwa wybłagaj mi łaski, o które pokornie Cię proszę. Najdroższa święta Rito, módl się za mną i bądź błogosławiona na wieki. Za nami, o z Tobą zakonem.
ukrzyżowanego, módl się za nami, oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami. Święta lito cierniem z korony Chrystusa zraniona, módl się za nami. Święta lito raną na czole ozdobiona, módl się za nami. Święta lito pełna ufności w opatrzność Bożą, módl się za nami. Święta lito w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami. Święta lito potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami. Święta lito cudami przez Boga wzbawiona, módl się za nami. Święta lito zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami. Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam święta lito. Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, uproś nam święta lito. Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, uproś nam święta lito. Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, uproś nam święta lito. Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali, uproś nam święta lito. Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, uproś nam święta lito. Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, uproś nam święta lito. Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, uproś nam święta lito. We wszystkich prośbach wspomagaj nas święta lito, we wszystkich niebezpieczeństwach wspomagaj nas święta lito. We wszystkich potrzebach i uciskach wspomagaj nas święta lito. W każdym smutku i przeciwności wspomagaj nas święta lito. W krzyżu i cierpieniu wspomagaj nas święta lito. W godzinie śmierci wspomagaj nas święta lito. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
módl się za nami, święta Rito. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Koronka do świętej Rity. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica pierwsza. Miłość świętej Rity do Boga. Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana. Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica druga. Miłość świętej Rity do rodziny.
Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza własna rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Święta Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica trzecia. Miłość świętej Rity w przeciwnościach losu. Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia. Zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać. Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica czwarta. Miłość świętej Rity owocuje przebaczeniem.
Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica piąta. Miłość świętej Rity niesie pojednanie i pokój. Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica szósta. Miłość świętej Rity, przez którą w sposób całkowity ofiarowuje swe życie Bogu i bliźnim.
Po utracie męża i synów w wieku 30 lat, święta Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości. Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica siódma. Miłość świętej Rity do Chrystusa ukrzyżowanego. Święta Rita w uniesieniu miłości prosiła Pana, by mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie 15 lat swego ziemskiego życia. Prośmy świętą Ritę, by miłość stała się siłą napędową naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Modlitwa za wstawiennictwem świętej Rity, kończąca koronkę. Święta Rito, wzorowa siostro zakonu augustiańskiego, czcimy Ciebie, dostrzegając Twoje oddanie męce Pańskiej. Pomimo, że Twoja młodość była wypełniona wieloma rozczarowaniami, smutkami i nieustannymi dramatami, które przyniosło Ci życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz zaufania Bogu miłosiernemu. Dlatego jesteś naszą patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Dodaj nam otuchy i wspieraj tych,
którzy przeżywają rozpacz i smutek. Amen.